Tyle tej przerwy technicznej, a teraz przed Państwem program! Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym nowym programie publicystycznym Krew, pieniądze i majtki. Proszę Państwa, pamiętacie oczywiście Państwo moje poprzednie programy Kończy krowa, czy też kolejowe bławaty. Proszę Państwa, dziś w programie ktoś zupełnie niezwykły, można powiedzieć ktoś zupełnie niezwykły. Proszę Państwa, nie wiem właściwie jak go określić. Kaspar Hauser z nad Narwi, czy też po prostu człowiek jeden na milion. Proszę Państwa, no po prostu za chwilę przed Państwem ktoś niebywały, na kogo ten program czekał bardzo długo. Proszę Państwa, człowiek o nieprawdopodobnej, osobliwej swojej własnej tajemnicy. Proszę Państwa, przed Państwem człowiek, który nigdy nie widział swojej twarzy. Duże brawa, proszę Państwa, powitajmy go pomorskimi brawami. Proszę Państwa, przed Państwem pan Ryszard Bogucki z Siedlec. Witam Cię, Ryszku. Dzień dobry, siadaj sobie, proszę bardzo. Powiedz jak się do Ciebie zwracać. Wolisz Ryszku, czy może Rysiek? Może Rysiek. Oczywiście. Ryszku, powiedz nam, kurczę, bo to jest dla mnie, Państwo też tutaj są chyba zaszokowani, prawda? Jak to się stało? Bo to jest po prostu coś niebywałe. Twój przypadek jest niesamowity, bo Ty nigdy w życiu nie widziałeś swojej twarzy, tak? No bo tak nie widziałeś jej, tak? No, w sumie tak, rzeczywiście nigdy. Niesamowite, ale powiedz... Niesamowite, ale to jest prawda, proszę Państwa, to jest coś niebywałego, ale przecież zawsze gdzieś w końcu zobaczymy swoją twarz, prawda? Nie wiem, w lustrze, w odbiciu wodnym, w kałuży, nie wiem, w słoiku z dżemem, prawda? Czy, no nie wiem, gdzieś w końcu nam zawsze mignie nasza twarz. Jak to się stało, że Ty nie widziałeś jej? To jest po prostu coś niebywałego. Jak to się stało? To jest nieprawdopodobne, prawda? Nie no, bo w lustrze albo w wodzie, znaczy się w sensie w odbiciu, to ja widziałem. Ja tylko... Nie, ja tylko tak na żywo nie widziałem. Jasne, no to... Czyli w sensie jakby wiesz, jak wygląda twoja twarz. Jasne, że wiem, no to każdy człowiek widział w lustrze. No to... Nie tylko po prostu na żywo, własnymi oczami nie widziałem. Znaczy, nie, no bo tak. Ja wiem, jak wygląda moja twarz. No bo ja przecież nie jestem debilem, czy niewidomym. I po prostu chciałem tylko na żywca tak zobaczyć. Tylko chciałbym bardzo, no. Tylko na żywca, no bo tak, no. Tu mam oczy. I tak patrzę. A chciałbym na żywo zobaczyć, no to nie wiem jak, czy... Nie wiem jak. Nie wiem. A chciałbym. Jasne. Po prostu, że nie jestem debilem, ja wiem, jak wyglądam i chciałbym po prostu na żywo zobaczyć oczami swoimi. Jasne. No nic. Moją twarz. Jasne, bo mi się temat programu troszkę sypnął. No nic, jasne, ja rozumiem. Chciałbym zobaczyć swoją twarz. Jasne. Nie wiem jak, bo jak, no nie wiem. Ale mam takie pragnienie, może. Wiem, ja rozumiem. Dobrze. No tak. To jest moje takie. Fuch, dobra. Lecimy na żywo. No tak.
No tak chciałbym zobaczyć po prostu, jak ta moja twarz wygląda na żywo. Nie, czym się zajmujesz w ogóle? Nie no, to teraz to jestem bezrobotny. Obecnie. Jasne. Jakieś zainteresowania, nie wiem, może masz coś? Nie. Znaczy, no, tylko poza tym, nie, że chciałem zobaczyć tą swoją twarz. Nie, to no chyba, tak, chyba, tak, chyba nic. Chyba nic. Jasne, pewnie. Dobra. A ten, a nasza reprezentacja ostatnio grała, dobrze, nie? Ktoś ten. Widziałeś coś może jakiś mecz? Nie oglądam. Coś. A rodzinę masz w ogóle? Nie, sam jestem. Dobrze. No a nie wiem, bo tutaj coś. A oprócz tej twarzy, jeszcze jakieś może marzenia masz? Nie wiem. Nie no, bo to zawsze się coś tam kołacze w serduchu. Tak się marzy każdemu człowiekowi. Tak. A co konkretnie jakoś? Nie wiem. Chciałbym polecieć na Księżyc. Sam? Nie, no z rodziną, żona, dzieci. Mówili, że nie masz rodziny. No tak, ale chciałbym kiedyś mieć. Nie wiem, a coś jeszcze z tych planów, jakiś inny, nie wiem, coś może? Nie no, no to ten... Na Księżyc i na Marsa. To fajna wycieczka by była. Nie, w ogóle, loty w kosmos. Loty w kosmos. Chciałbym być takim pionierem, jak kiedyś byli pionierzy, nie? No i też chciałbym zarabiać dobre pieniądze w jakiejś korporacji, wiesz, duże. Ale się nie zeszmacić, bo to nie o to chodzi. Nie wiem, coś swojego mieć. No, może być właścicielem Apple'a, nie? Ale też undergroundowcem od razu. No i jeździć po całym świecie, w różne miejsca, w kraje, odwiedzać, zwiedzać. I sporty zimowe. Te wszystkie ekstremalne sporty. Zimowe, te na desce, na nartach, surfing, kitesurfing, windsurfing, bić te rekordy, po prostu chciałbym pobić te wszystkie rekordy, ale też na olimpiadzie, jako sportowiec, jak bić te rekordy jak Phelps, ten pływak, on ma 20 medali, nie? To ja bym chciał mieć 30, 40, to by było coś, nie? A potem te wszystkie szczyty pozdobywać, 8-tysięczniki, no, to by był gość. A potem w dół do Rowu Mariańskiego, spłynąć, odbić się od dna i z powrotem, na powierzchnię, do jacuzzi, na bosaka, minus 80 stopni, a ja sobie idę. I sztangę, też takie mam marzenie, sztangę, chciałem zawsze podnieść taką bardzo ciężką, żelazną sztangę do góry i wytrzymać. Z Pałacu Kultury skoczyć, bez zabezpieczeń. I się nie zabić, nie połamać. To nie tak. Wstać się, otrzepać i pójść. A na drugi dzień w gazetach piszą. Mamy warszawskiego Ironmana. Predator nam wstąpił. Superman. No. No ale też zorganizować taką wielką orkiestrę świątecznej pomocy, żeby zebrać miliony, miliardów dolarów, euro. I kupić te wszystkie sprzęty, te lekarstwa dla tych dzieci w tych szpitalach, bo to trzeba pomagać. No ale też chciałbym liznąć trochę sławy, nie? Jakiś aktor, jak aktor w filmach, jak ten, Bill Murray. On jest i poważny, i wesoły. Też bym chciał. I mieć zespół swój muzyczny. No, ale też pomagać charytatywnie, nie? W Kongo, w Somalii, tym dzieciom biednym, co tam głodują. No ale też w polityce też bym chciał coś osiągnąć, nie? Jakieś wysokie stanowisko, na przykład, ja nie wiem, w NASA czy w NATO, nie? To by było coś, tak, to coś. Ale nie, żeby to soduwa nie uderzyła do głowy, bo łatwo uderza, to też nie o to chodzi, nie? Przede wszystkim baza, rodzina, żona, dzieci, no, miłość, zaufanie, to jest też ważne. Dom, drzewo, ogród, zwierzęta, z dzieciakami gdzieś wyjechać na wczasy, nie? Edukacja. Tych dzieci. No i moja edukacja też, bo to też trzeba się edukować. Jakiś uniwersytet dobry albo studia i książki.
Książki to jest mądrość. To jest filozofia. Książki. Możemy coś przekazać innym pokoleniom, najpierw trzeba samemu coś mieć w głowie, więc książki i mądrość wielka życiowa. Dla mnie jest tylko jedna mądrość. Mądrość jest w Bogu. W miłości, w zaufaniu, w wierze, w modlitwie. W życiu, w codziennym, pokornym, cierpliwym życiu, bez oczekiwań. Jedyne coś wartościowe życie to jest codzienna, sumienna praca. No. Taka, która wiesz, tylko wtedy to ma sens, jak w każdej minucie, w każdej sekundzie życia ta praca owocuje prawdą. No. To tylko wtedy ma sens. Ja to tak widzę. No. Czyli tak całościowo patrzysz. Tak, ale przede wszystkim to mówię, no przede wszystkim to chciałbym zobaczyć tą swoją twarz. Tak. Dobrze, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.